Dobra, kręcimy kolejny odcineczek. Synchronik na powrocie do gry. Teraz nie wiem, czy zapisałem. Zapiszę sobie jeszcze raz dla pewności. Hej, witam serdecznie w kolejnym filmie serii Pokémon Brilliant Diamond. No i tak, ostatnio zakończyłem grę w tym oto tutaj miejscu, na ścieżce 225 bodajże. No i w dzisiejszym odcinku sobie będziemy szli w kierunku kolejnego punktu, można by powiedzieć, na mapie tejże wyspy. No i tak, mamy tutaj trenera, mamy też trochę poksów do ekspienia, no i myślę, że ten trener nam, bądź trenerka, nam w tym pomoże. Godny przeciwnik. Żeby takowych znaleźć, to muszę naprawdę się nałazić, albo napodróżować. Dokładnie nie trudno, a czy nie łatwo raczej, o godnego przeciwnika, więc Ace Trainer Dinna. Chce się bić i wesoła walki, co tam, Fluffy. Jest to poks typu czysto elektrycznego, wyszafana poksa, jakim jest Mary. Taka elektroowca. Elektroowce trzeba ostrożnie rozwalać, bo może mieć umiejętność static i prawdopodobnie, nie no, prawie na pewno ją ma. Dobra, Thunder Wave. No, jak nie static, to Thunder Wave. Dobra, nie jest to jakiś ogromny problem dla mnie, ale no, wolałem uniknąć tego paraliżu. Dobra, no i właśnie paraliż. Night Screen. Dobrze, że nie Reflect, to byłoby gorsze. Dobra, także jeszcze Power Up Punch. Telefon mi bimbruje, co tam przyszło. SMS-y. SMS-y, SMS-y. Dobra, później odpiszemy. No i tak. O, Dusk Stone i piękne poziomy lecą. Dobra. Kolejnym poksem będzie Tropius. O, Tropius też jest w sumie nowym poksem. Jest to poks z kolei trawiasto latający. Dobra, co nie mówiąc z mojej strony. No i dobra. Tropius pokonany. Dobra, i levele dla prawie wszystkiego, co mogło je zgarnąć. Dobra, i Pichu próbuje poznać ruch czarm, który mocno bliży atak, ale raczej się na nim nie, że ja nim nie zainteresuję. Dobra, pamięta Agility, który mocno podjęła speed, co u tego poksa też raczej nie jest jakąś koniecznością. Dobra. No i odkryłam coś w tobie moc, może. No dobrze. Moc nas odkryta. I tak, o, i Shiny Stone, i jest Dusk Stone. De facto tych kamieni trochę poużywam, bo będę chciał ewoluować co niektóre z moich Pokémonów. Dobra, Infernape sparaliżowany, to już może nie będę go fatygował do walk. Weźmiemy sobie z powrotem może Garchompa. Na 66 level wbijemy Clefable tak czy siak. Ale Garchomp obity. Dobra, to może inaczej. Pobijemy się znowu Clefable. A Garchomp niech tam sobie powoli ekspy zgarnia, najwyżej będzie jako asysta. Dobra, więc mam jeszcze dwie agutki Tamato. O, to będę mógł sobie wykorzystać, żeby podpić szczęście, ale też muszę ostrożnie z tego korzystać, bo jeszcze to nie jest ostatni Pokémon, którego będę potrzebował wbić szczęście do ewolucji. Tak de facto będą jeszcze co najmniej dwa. No ale dobra, jakoś chyba to ogarniemy. Dobra, i kolejne dwie agutki Tamato. Dobra, i teraz pytanie, ile ja mam tych jagódek? Bo de facto też mógłbym ich trochę użyć. I teraz tak, jagódki. Mam trochę Whipperberry, ale to one się nie nadają. Mi interesują, tak, Okelpsybery mamy troszeczkę. To możemy dać coś da. O, właśnie, ja posadziłem przypadkiem jagódki. Ale dobra, to one były gdzieś tam w miejscu, gdzie póki co nie mam za bardzo dostępu. Znaczy nie, nie gift, tylko... A co, to nie mogę ich użyć? Czemu nie mogę ich użyć? A może muszę się odwrócić od tego? O. Może teraz? Tak, teraz mogę. Ale to jest dziwne. Dobra, więc tak. A mogę nawet dać full opcję, ale dobra, mamy 3. Dobra, zobaczymy, czy to wystarczy, żeby Pichu był na tyle szczęśliwy, by ewoluował. Dobra, zobaczymy, co mamy tu więcej w ogóle. Tu można się jeszcze wspiąć hen wysoko. Dobra, tam coś było. Tam jest gdzieś przedmiot. Jest. Gdzie? O, Max Repel. No to całkiem dobry przedmiot.
Dzigi Dzigi Pox, którym jest znowu marszałek. Dobra, a to jest całkiem spoko przeciwnik dla Clefairy. Tam Clefable. Clefairy to już dawno nie jest. Dobra, a to z mojej strony leci Moonblast. Dobra. Pokonany. Dobra, i tak, Pichu level 22 i Ponyta level 21. Czy będzie Ewolka? Nie ma Ewolki. No widać, tego szczęścia jeszcze trochę nam brakuje. No dobra, pobijemy się, pobijemy poziomy, może jakoś to będzie. I smoczy trener. Clefable sprawdzi się jak nic. Potencjał smoczych Pokémonów sprawił, że są na mojej top liście. Okej. Dobra, więc... Geoffrey. Chcę się bić i Dratini. O! W sumie to pewnie nowy smoczy Pokémon. Czysto smoczy, taki, no, smok. Morski, może. Chociaż w morzach on de facto raczej chyba nie żyje. Dobra, mniejsza. Moonblast. Który oczywiście tego smoczka załatwi. No i właśnie typ Fairy ma to do siebie też, że... Smocze ataki totalnie na nim nie działają. To też jest piękne. Tak jak normalne ataki na duchy. Dobra, level dla Ponity. I level dla Clefable od razu też. No cóż, tu aż się prosi, żeby wysłać walki Garchompa. No i Dragonair. Dragonair jest z kolei wyższą chroną dla Tiniego, jak się nie trudno domyśleć. Dobra, leci Garchompik i załatw to. Dragon Cloy zrobi robotę, bo żeby było śmieszniej, smok jest dobry na smoka. De facto duch na ducha też. Dobra, rozwalamy Dragonaira. Szkoda, że nie masz ostatniej formy Dragonite'a. No, tutaj to byłoby ciekawiej. Dobra, i znów poziomiki dla trenowanych poksów. Jak najbardziej pożądane. Dobra, pokonaliśmy. Potencjał nie oznacza, że można wygrać. No właśnie, to nie wszystko. Dobra, co więcej, tutaj jest jeszcze Dawnstone. Kto też może przyczynić do ewolucji do niektórych Pokémonów. Natomiast czy ja mam jakieś, które potrzebują tego? Szczerze mówiąc, chyba nie. Dobra, Eradicate ponownie. W sumie to Clefable już mogę też wyjąć z drużyny i wstawić coś innego, Hunchcrow na przykład. No ale już dobra, jak jest Clefable w walce, to niech jest Clefable w walce Moonblast. I Super Fang! To jest najmocniejsze, co mógł mi zasadzić na dobrą sprawę w tej chwili ten Eradicate. Super kill! Dobra, troszkę exp i Ponyta poziom. Dobra, to tak, jeszcze moje poksy. I sobie wezmę właśnie chyba... A może Luxray'a, o! Ale dobra, Garchomp na front, bo wydaje mi się, że Luxray chyba ma już wbite trochę expy. No, a jeśli nie, to i tak Garchomp pewnie potrzebuje więcej. Dobra, docieram tutaj powoli do Survival Area. No, tylko że z tym Survival Area... Czy ja tam byłem z tamtej strony? To jest zastanawiające. Nie wiem, czy obszedłem tą ścieżkę tak... na 100%, ale chyba tak. No dobra, nie mam przedmiotów, a mogłem przyjść tamtędy, okej. Okay. Dobra, no to co? No to dotarliśmy do Survival Area, czyli do terenu... przetrwania. Dobra. Trenerzy, którzy przegrywają w Battle Tower, przychodzą tutaj, by jeszcze szlifować swoje umiejętności. Hej, ja tam jeszcze nawet nie byłem. Znaczy byłem, ale nie walczyłem. Może tak. Pozwól, że opowiem ci o górze Stark. Wulkano datuje się na początki regionu Sinnoh, podczas gdy jeszcze czas i przestrzeń były zmieszane ze sobą. Gorąca lawa jakby tworzy jeziora w tym miejscu. Albo stworzyła jakby zgromadziła się w tym miejscu i wtedy zmieniła się w Pokemona. Powiada się, że kamień magmowy został użyty, aby kontrolować tego Pokemona. Według legendy Pokemon przetransferował się przez gorąco wulkan. Aha. No de facto jest. Możemy tam spotkać pewnego wyjątkowego, legendarnego Pokemona, ale czy jak z tym będzie, to jeszcze się więcej później dowiemy. Jestem oczywiście operatorem kamery.
Czy może byłeś kiedyś w programie telewizyjnym w poszukiwaniu czerwonego Gyaradosa, tajemnicę pojawienia się wściekłego Pokemona z jeziora? Wiesz, to nasz, no, tego wspaniałego dokumentu. Tak, ja go filmowałem. Ciekawe. Zaczęła się w sumie gra od tego. Jest ruch, który podwaja moc, gdy Pokemon jest zatruty, sparaliżowany bądź poparzony. Mam jego TM-a. Chcesz je? I dostaliśmy TM-42 z ruchem zapewnie Facet. Dokładnie, Facet to dobry ruch dla niektórych Pokemonów. Sprawia, że przeciwnik może nas wzmocnić nadaniem statusu. I to się jeszcze lepiej sprawdza za boksa z umiejętnością Guts. Wtedy to ma sens. Dawno temu jakby zajmowałem się eksploracją, ale jakby zostałem pokonany. Lepszy ten zaczął eksplorować wulkan zamiast mnie. Okej. Dobra, też się prosi, żeby gdzieś coś było. Bo de facto tu jakoś można przeskoczyć, wrócić się. Albo nie wiem, jak to tam dokładnie przejść. A, bo tutaj chyba można przejść za drzewem. Okej, w ten sposób. No dobra, w każdym razie, Centrum Pokémon. Muszę się polecieć, bo moje poksy wyglądają nie najlepiej. Przez sytuacja w drużynie i boksach przy tym też. Jeszcze trochę można by pociągnąć jak Max Rayem czy Hatchcrowem, ale no. Co zdrowe, to zdrowe. Dobra. To tak. W walkach multi ważne jest, żeby dobrze współgrać ze swoim partnerem. Dobrze pracując razem, można naprawdę świetnie zawalczyć. No, można, owszem. Wszechświat został zrodzony z jajka. Przynajmniej tak opowiadano mi dawno temu. Nie byłem zbyt doświadczony, by walczyć w wieży walk. Trening na górze Stark z pewnością będzie dobrym wyborem. Pogrążać tam przy trenerze Sino. Więc zapowiada się ciekawe miejsce. W sumie z tym jeszcze gostkiem nie gadałem. Hej, podróżnicy trenerze. Czy twoja torba jest pełna przedmiotów? A może jest pełna snów? A może i wszystkiego, po trochu. Dobra, tutaj chyba więcej nic już nie znajdziemy. Ale w zasadzie chciałbym skorzystać z okazji, że jest piątek, piąteczek, piątunio i przy okazji na Valley Windwalk, czyli właśnie na elektrowni wiatrowej w dolinie, można w ten dzień, jak dobrze pamiętam, znaleźć Drifluna. Mam nadzieję, że mi się dni nie pomieszały, ale wydaje mi się, że to właśnie były piątki. Także zobaczmy, czy tam Drifloon jest. I de facto pojawił się w jednej sztuce. A, jeszcze jagódki miałem gdzieś tam posadzone, więc też można by z tego korzystać. Tak, jest Drifloon! Więc złapiemy kolejnego nowego poksa i będzie kolejny wpis do Dexu. Oh yeah! No i właśnie tylko jeden niestety tu się pojawia. Więc jakbym go nie złapał, przypadkiem wykończył, czy coś mu zrobił, bo nawet nie jestem w stanie go osłabić. Nawet Pachi nie jest w stanie go uderzyć, bo to jest Pokémon typu duch, więc pozostaje mi tylko na ślepo rzucać pokebolami i liczyć na to, że się złapie. Więc błagam cię, złap się. Dobra, rzucamy Quick Bola i zobaczymy, co się stanie. Siedzi. Sądząc po tym, że ma 22 poziom, to zapewne nie mogłem go znaleźć wcześniej, no bo dopiero pojawia się chyba po zdobyciu drugiej odznaki. Jakieś ograniczenie na pewno jest. Dobra, w każdym razie ma Drifluna i został dodany do Pokédexu. Jest to Pokémon balonowy typu duch lot. To Pokémon stworzony z ludzkiej duszy i Pokémona. Aha. Uwielbia wilgotne, takie deszczowe pory roku. Dobra, nie dajmy mu imienia. Później jak już coś ewoluuje, to wezmę go do drużyny, bo on też potrzebuje poziomu do ewolucji. I tak, w zasadzie to mógłbym zarzucić trochę miodu na drzewka, bo z tego co mi wiadomo, przynajmniej jutro powinienem być w stanie coś pokręcić. Także skorzystajmy z okazji i zarzućmy miodu na drzewka ile się tylko da. Także teges. Chyba jeszcze jedno miodne drzewko było dostępne tutaj gdzieś. Znaczy w sensie tutaj z tym jakby lasku. Lasku, no. Na kwiatowej łące, o. Dokładnie, także tutaj też sobie zarzucimy. No i tak, teraz jak już wiem, że mamy taką możliwość, że na mapie podglądamy sobie te miodne drzewka, to będziemy mogli sobie to zobaczyć. A, i właśnie tam są jakutki, które posadziłem, więc może też tam coś urosło. Ale jeszcze nim tam gdzieś sobie pochodzimy, to będę chciał jeszcze parę miodnych drzewek sobie przesmarować. Tylko pytanie, ile mam tego miodu?
czy mi starczy na to wszystko, co mam przesmarować w planie. Bo de facto, im więcej ich przesmarujemy, tym większa szansa na to, że coś fajnego znajdziemy. Dobra, i teraz tak, zaraz, tu muszę przejechać rowerkiem. Dobra. Możemy już zejść z rowerku. No i... dajemy miodu na drzewo. Dobra, w sumie mogę jeszcze raz sobie wejść na rower. I sobie tutaj przejedziemy na dół. Szybciej będzie. I pojedziemy sobie, może być i tędy. Do tego miejsca, tutaj. Nie, to znaczy przejechać tylko przez ten. A nie, nie ma miodu. Znaczy w sensie drzewka. A to zastanawiające, myślałem, że jest. A może jest, ale gdzie indziej. No tu jest. Kurde, ominąłem to drzewko, dobra. W każdym razie. Mamy kolejny miodek, Kumbi, którą mieliśmy w drużynie, trochę nam tego miodu naznajdowała. No i bardzo fajnie. Zastanawiam się, gdzie jeszcze jest takie w miarę blisko jakiejś ścieżki. O, właśnie, tu chyba jeszcze jest przy Sunny Shore. Jak dobrze pamiętam. Znaczy może nie bezpośrednio przy Sunny Shore, kawałek trzeba ścieżką przejechać, ale nie jedzie się przez trawy, więc przejazd powinien być w miarę prosty. Dobra, musimy połapać te poksy z mionych drzewek, bo brakuje mi kilku, żeby zgarnąć wszystkie wpisy w deksie. No właśnie, jest blisko Sunny Shore, no i bardzo fajnie. Tak więc kolejny miodzik na drzewo. I jeszcze tak. W zasadzie to nie to, tylko teraz plusa i teraz plusa. A jeśli chodzi o miodne drzewka, czyli tak, przesmarowanych mam parę, nieprzesmarowanych jest jeszcze sporo więcej. Tu w sumie są dwa. Niedaleko lasu Eterny. Dobra, czyli mamy fajny widok na drzewka, które już mamy przygotowane, no i te nieprzygotowane. Dobra, to jeszcze polecimy sobie te Eterny, bo tutaj też jest blisko. Polowanie na miodne. O, tu nawet nie muszę wchodzić w menu żadne. Za to lubimy Eterne. Dobra, i tutaj jest właśnie bliziuteńko to drzewko. Dobra, ale do kolejnego to na kawałek się chyba jechało, trzeba by użyć techniki kat i przejechać sobie tędy. Dobra. Także ponowna eksploracja Sinu. Dobra, do miodnego drzewka to chyba jednak tędy. O, jest. Dobra, no to przesmarowane mamy drzewka. Myślę, że póki co chyba tyle wystarczy, bo nie wiem, czy jakieś jeszcze będę tutaj... to tak, zaraz, aha, bo to tak się robi, dobra. Tu jest jeszcze, aha, to jest chyba w samym lesie Eterna. Albo tutaj gdzieś przy tej elektrowni może. A, i w sumie, to jeszcze zapomniałem, że przecież nie złapałem tego. Stankaja, nie wiem, jak ja mogłem tego poksa pominąć. Więc czym prędzej, lećmy do Orlburgu i stąd sobie też ruszymy na jego poszukiwania. Dobra, chyba nie będę raczej w dzisiejszym odcinku jeszcze się jakieś nowe miejsca zapuszczał. Po prostu jeszcze tutaj zarzucimy miodu na drzewko. Może być. I spróbujmy poszukać jeszcze Stankiego. Plus jeszcze tam o tych jagodach muszę pamiętać, które są do zebrania. Strasznie dużo rzeczy jest do roboty. Wbrew pozorom. O, jest i Stanki od razu. I bardzo, bardzo dobrze. Złapmy go. Mi się zdawało, że Stankiego ewoluowałem. Jak ja to... Co mi się tam widziało, to ja nie wiem. Dobra, mniejsza. Quick Ball. Dobra, jest raz, jest dwa, jest trzy. No i oczywiście siedzi. Jak żeby inaczej. Dobra, także Stanki jest już nasz. No i dane do deksu dodane, więc jest to również skunks, czy ten trująco mroczny. Chroni się wyrzucając bardzo cuchnącą ciecz spod ogona. Smród, unosi się aż przez 24 godziny. Grubo. Dobra, Pokémon Skunks, ciekawe pomysły mają. Znaczy no, w sumie nie było do tej pory, no to wymyślili w czwartej generacji. Dobra, teraz tak, jeszcze jagódki tutaj miałem posadzone tak przypadkiem, ale jak się namnożyło, to czemu nie? Tylko nie pamiętam dokładnie, ile one rosły. Ja je chyba posadziłem... Tu. O, coś jest. 4 pomegberry. Zawsze coś, posadziłem jedną, wyrosły 4.
No to dobrze. No zawsze mamy coś więcej. De facto tych jagódek mógłbym i posadzić, tylko czy one mi na jutro wyrosną? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że chyba niekoniecznie. No dobrze. Skoro już w zasadzie jesteśmy na tejże części, to możemy spróbować jeszcze wkopać się do podziemi. Czemu nie? Bardzo mi zależy na tym, żeby znaleźć kamieliny. A i tak nie chcę jakoś jej... Aha, local communication. Nie. Na razie nie chcę na local communication. My wejdziemy sobie po prostu na razie sami. Dobra, więc jesteśmy w sumie w nowej, nieznanej mi części, gdzie jest pewna bardzo duża przestrzeń przed nami. Cześć, jestem Lady. Jakby coś tam możemy postawiać w bazie, no właśnie, tych baz nawet nie ogarniałem. Chodzi o jakieś statuetki i tym podobne. No i kurczę, co? I się znowu zbugowało, nie mogę z tym nic zrobić. Dobra, pytanie, co tutaj mamy w jaskini? Może jakieś fajne nowe poksy, albo jakieś ciekawe itemki. O, Pupitar! Vibrava! Kurde, dobre poksy tutaj są. Znaczy, nie wiem, czy jest sens je łapać, ale można. Dobra, taka iście pustynno-piaskowa. Ride on! No jest tego troszeczkę. Ogólnie po przejściu ligi mamy też jeszcze kilka innych ścieżek, które możemy sobie odblokować. Natomiast te podziemia właśnie tutaj okoliczne są dość interesujące. Dobra, tutaj coś jest. O, i tu możemy się wkopać. Przy odrobinie szczęścia znajdziemy tą skamielinę. Byłoby super. No dobra, czyli tak. Coś jest, ale to nie jest skamielina, ale to równie wartościowy przedmiot, jakim jest właśnie Hard Rock, który wzmacnia siłę ataków kamiennych. Tu nie popatrzyłem, ile tu skarbów jest. Ale zobaczmy, tu może nie ma. Też nic nie ma. Wow. Twarde kamienie. Nie, no nic mi się nie udało znaleźć. To jest kiepskie. Dobra, a nie, wykopałem. Ho, cud się stał. Dobra, ale niezbyt wartościowe rzeczy się znalazły. To akurat było słabe. Słabo wykopalisko. Ja bym bardziej liczył na skamielinę. Niestety tutaj nie było mi za bardzo dane, ale może się prędzej czy później jakoś to powiedzie. Ogólnie teraz jesteśmy obok takiej największej przestrzeni, jaka tylko jest w tych podziemiach, więc znowu nie mogę... A, mogę już. Dobra, coś czasami nie pyka tutaj. Dobra, cztery skarby są. No to dużo. Dobra. Dobra, pytanie, gdzie jest coś jeszcze? Na pewno nie tu. Dobra. No dobra, wykopałem to jakby skrzynię. Jest skamielina! O kurde, żeby teraz tylko to całe wykopać, to jest najważniejsze. Dobra, jest skamielina. Wow, mamy to! W końcu się udało. Ogólnie jedna skamielina jest ekskluzywna dla każdej wersji, więc mamy Skull Fossil, którą najbardziej chciałem wykopać. No i w zasadzie po to tutaj przyszedłem. No i mamy jeszcze statuetkę trawiastą. Lifion, pięknie. Dobra, no to tak, zobaczmy jeszcze co w tym wielkim terenie piszczy. Jaki tu mamy rodzaj biomu. Pustynno-ogniowy. Came Wrapped. Jest całkiem sporo nowych Pokemonów, aczkolwiek... tak średnio to mi się chce z nimi użerać, ale nie mam innego wyjścia. Wszystkie na mnie napadają, wszystko na mnie leci. Dobra, Came Wrapped. Czyli Pox właśnie ognisto-ziemny wyszlachtą Pokemona, jakim jest Nomo. Zasadniczo, czy ja chcę go łapać... Muszę po prostu go skosić. 63 poziom, wysoki. Dobra, on mi nie jest potrzebny do... Znaczy, no do naszego Dexa tak, ale... aż tak się palić nie będę. Już się wyleczyłem z uzupełniania National Dexa. Przynajmniej na seriach. Jak może mi się zechce, poczuję wenę, to może zrobię to poza serią, ale na serii to myślę na pewno już nie. A że kiedyś to miałem uzupełniacze National Dexów i ogólnie było prościej, bo były mniejsze. Więc no. Teraz to już jest trochę cięższa sytuacja. Jej, przebiegłem bez walki, super. Dobra, goni mnie wszystko. O, ma cargo wyższa forma mak tego. Slagmy. I ten 71 z ruchem Stone Edge, bardzo ładnie. Dobra, co więcej. Tu też coś jest. Ten 50 z ruchem Overheat. Też fajnie. Dobra, bardzo duży jest ten obszar i bardzo dużo różnych poksów tu możemy znaleźć.
Dobra, ale już przedmiotów to tak, no niekoniecznie. Dobra, wszystko mnie goni, wszystko chce mnie upolować. Dobra, nic więcej tutaj widocznie nie ma. Dobra, ja bym się może wykopał i ożywmy Pokemona ze Skamieliny, jakim właśnie będzie Kranidos. A żeby wskrzesić Poksa ze Skamieliny, czyli właśnie naszego Kranidosa, jeszcze nie naszego, ale właśnie Kranidosa, to musimy pojechać do Orburgu i do muzeum. Natomiast pozostała, znaczy no, druga Skamielina, czyli chyba był Armor Fossil, albo Shield Fossil, nie, Armor Fossil bodaj. Możemy właśnie znaleźć w wersji perłowej. No i tak, to chyba był ten naukowiec, tak, jestem badaczem Skamielin. Czy mamy Skamieliny? Tak. Czy chcemy dać Skamieliny? Wow! To jest co? You go outside now, please. Aha, okej, okay, dobra. Czyli musimy wyjść na zewnątrz, ożywią Skamielinę, wracamy i teraz będziemy mieć chyba Poksa ze Skamieliny, czy nie? Czy nie? Bada się w Skamielinami. Dobra, twój Kranidos. Proszę bardzo. Świetnie. Więc mamy od badacza Skamielin Kranidosa. Więc jest to uderzający głową Pokemon typu skalnego. Żył on około 100 milionów lat temu. Jego czaszka jest twarda niczym żelazo. Ciekawe. Poks czysto kamienny, bardzo ma dobry atak. Zwłaszcza jego forma wyższa, jaką jest Ramparados. No i właśnie, już mam kolejnego Poksa do ewolucji. Kapsuły? Nie, tam kapsuły. Co mnie tam kapsuły obchodzą? O, i widzę, że tutaj niezłe znaleziska jeszcze mamy. No dobra. W sumie widzę, że tamta podziemia to też dobre miejsce do właśnie ekspienia, bo 60 też poziomy. No to takie dosyć konkretne. Oj, Kranidos poziom pierwszy. Ale śmieszkawo. Ogólnie co on tutaj ma? Fajną umiejętność ma Modbreaker, która sprawia, że niweluje ona umiejętności, które z kolei niwelują ruchy określonych typów. Czyli na przykład umiejętność Water Absorb, Storm Drain, jakieś umiejętność Levitate. To wszystko przestaje działać przy Modbreakerze. Więc na przykład takiego Poksa z lewitacją możemy uderzyć ziemnym atakiem i bum. I może zostać on w ten sposób rozwalony. No i mamy Headbutt, więc nic w sumie ciekawego poza tym. No dobra, tu więcej chyba nie ma co bardzo mówić o tych Poksach. W sumie jest tak miła ciekawa umiejętność tęcz, która zmniejsza zaraz spotkanie dzikich poksów w dzicz. No dobrze, no to teraz tak, co mi tu więcej pozostaje do roboty? Właściwie to ciężko powiedzieć, bo dużo rzeczy już jest właśnie porobionych. Można by ruszyć dalej, ale zasadniczo za mało już jest troszeczkę, myślę, na to czasu. Polecimy sobie po prostu już do Survival Area, skąd ewentualnie przyjdzie nam ruszyć w dalszą drogę. I tą dalszą drogą będziemy zajmowali się na przestrzeni kolejnych odcinków. Co najwyżej zobaczymy, czy tu jakieś nowe Pokemony nie występują. No, póki co Firu, więc nic nowego. Znaczy, w zasadzie to będą pewne nowe boksy. Tylko pytanie, jakie? Dobra, Firo pokonany. Dobra, level dla Ponity. Ponita chyba około 30 poziomu ewoluuje, coś mi się tak kojarzy. A może nawet i później, 30, któryś tam, 6, 7? Coś takiego. Być może, nie pamiętam, niestety. Kiedyś pamiętałem te wszystkie poziomy ewolucji i człowiek się nawet tego uczył. Może nie tyle co uczył, no, ale po prostu się pamiętało. A teraz to już starość, nie radość. Dobra, Dragon Claw, osłamy Raticate'a. Ja tu nowinek przyszedłem szukać, a nie jakieś normalne Pokemony znajdować. Dobra, Pichu, poziom. Nawet chyba dwa. No właśnie, ale ewoluować to on ani myśli. A szkoda. Dobra, możemy się tutaj też powspinać, zobaczymy, gdzie to mnie doprowadzi. Dobra, co my tu mamy? Tak, zasadniczo to prawie że nic. Możemy się jeszcze trochę porozglądać, jeśli chodzi o te przedmioty. Jakiś domek tu mamy. A co w tym domku? Chyba sporo kłopotu zajęło się przyjście tutaj. Wybacz, ale nic tu nie ma. Mam trochę smutny dzień, ale podzielę się może z tobą radością. Super. Czyli przechodzimy tutaj w zasadzie po nic.
Dobra, w sumie to jeszcze zerknę, czy jakieś przedmioty gdzieś tu się na tej linii nie kryją, ale niestety nie. No dobra, no to cóż, droga po nic, takie też się zdarzają. No dobra, co mamy dalej? Dobra, jak tu się wyspniemy. O, trenerzy, dobra. Nie, to ja trenerów na razie podziękuję. Trenerów zostawmy sobie na kolejny odcinek. Zobaczmy jeszcze tutaj po prostu coś na dziko jeszcze fajnego możemy znaleźć. Coś na pewno. Nie wiem, czy przez jakiegoś Pokemona tam gościowi nie pokażemy, to coś się nie zmieni. Ale to już też... Też nie pamiętam. O cóż tam chodziło. Dobra, Dragoncloy bądź stąd, rozwalmy Firoła. Wiem, że na tej ścieżce, przynajmniej w Diamencie i Perle, można było znaleźć bodaj Mankiego, czyli właśnie Pokemona typu walczącego. I patrzę jego wyższą formę Primeape'a. Uuu, coś ewoluuje. Pichu! Właśnie. Zależało mi na ewolucji Pichu, no to mamy ewolucję Pichu jeszcze w dzisiejszym odcinku. Bardzo dobrze. Kolejne wpisy do Dexu zapełniamy. No i jest ewolucja Pichu, rośnie on, zmienia się on w Pikachu. Dokładnie. Dobra, więc mamy Pikachu. Dobra, więc mamy Pikachu. Kolejny wpis w Pokédexie, więc jest to myszowaty Pok z typu również czysto elektrycznego jak Pichu. Żyje on w lasach, w grupach. Gromadzi swoją elektryczność w policzkach. Ciekawe. I próbuję poznać ruch slam, który jest totalnie bezużyteczny, więc ja go uczyć nie będę. No dobra, no to teraz tak. Pikachu ogólnie jeszcze ewoluuje po użyciu na nim kamienia elektrycznego. A takowy mam. Więc użyjmy, no i od razu będzie mieć kolejną ewolucję, kolejny wpis do Dexu w postaci Raichu. Także wypełniamy powoli stronę naszego Pokédexa. Najwięcej roboty będzie z wymianami i starterami, w pewnym sensie. Dobra, więc mamy Raichu. Tak więc staje się agresywny, zgromadzi zbyt dużo elektryczności w tym ciele. Wyładowuje ją poprzez swój ogon. No, fajnie. I próbujemy znaleźć ruch Thunder Punch. O, to jest całkiem okej. I chcemy go może zamiast... Nie wiem, Play Nice powiedzmy. Dobra, co prawda i tak to bez znaczenia dla mnie, ale dobra. Mamy kolejny nowy wpis w Dexie. Dobra, zabiorę mu przedmiot. I tak. Teraz sobie do drużyny jeszcze wezmę Happiny. Dlaczego wezmę Happiny? Dlatego, że Happiny też będzie potrzebowała szczęścia do ewolucji. No i tak, tutaj mamy... Czy to zawsze wraca na swoje miejsce? Widać tak. Dobra, ogólnie wyższa forma Happiny potrzebuje szczęścia do ewolucji, ale sama Happiny w sobie potrzebuje Oval Stone'a do ewolucji. Stąd też i od razu go wykorzystamy. Aha, chociaż musimy go dać Pokemonowi. A to nie trzeba było się z tym wymienić może? Dobra, już nie pamiętam w sumie jak wygląda ewolucja Happiny. Dobra, to jeszcze się doogarnia. Zobaczymy. Dobra, bądź co bądź, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko, więc ja z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie z serii Pokémon Brilliant Diamond, to do usłyszenia, cześć!